Cześć, ja jestem Slow, a w tym odcinku przedstawię Wam 10 przydatnych modyfikacji do Skyrima. Numer 1. Aquality World Map and Solstheim Map with Roads. Lepsza, bardziej czytelna mapa, ten mod polecam każdemu, bo łatwiej trafić do konkretnego miejsca. Jak mówi nazwa, mod działa też do mapy z DLC Dragonborn. Numer 2. UFO Ultimate Follower Overhaul. Dzięki tej modyfikacji możemy mieć więcej niż jednego towarzysza. Maksymalna liczba to 15, ale najlepiej nie przekraczać 3. Numer 3. Smithing Arrows. Co tu dużo mówić, modyfikacja, dzięki której można wytwarzać strzały. Numer 4. No More Heimskar. Modyfikacja, dzięki której ten wyjec Heimskar zniknie i przestanie nas denerwować. Numer 5. Spectral Summons. Mod dodaje wiele czarów przywołania, ale jeden z nich jest wart pobrania w zasadzie tylko dla niego, całego moda, a mianowicie przywołanie konia, na którym można jeździć. Numer 6. Run for your live. Dzięki temu modowi ludzie na ulicach będą chować się w domach podczas ataków smoków lub wampirów. Dzięki temu modowi już żaden NPC nie zginie głupią śmiercią. Numer 7. Open City Zones. Modyfikacja, która pozwoli uniknąć niechcianych ekranów ładowania podczas wchodzenia do miast. Numer 8. Housemakers. Mod, który zaznacza na mapie wszystkie domy gracza. Numer 9. Take Notes Journal of the Dragonborn. Notes, w którym można zanotować ważne rzeczy. Uruchamia się go klawiszem X i ma w zasadzie nieskończoną ilość wolnych kartek. Numer 10. Static Mesh Improvement Mod SMIM. Mod, który poprawia wiele tekstur Skyrima na ładniejsze, tu nie trzeba dużo mówić, ale autor wykonał na przestrzeni lat wiele świetnej pracy. I to już koniec mojego filmu, mam nadzieję, że się podobał, trzymajcie się, cześć.